Witam bardzo serdecznie, jestem Ferytus, a to jest kolejny odcinek z wymiaru przygody. Postanowiłem, że jednak pokopiemy razem, w sensie na odcinku po prostu uznałem, że kto będzie chciał, to sobie to obejrzy. W każdym razie zapowiadam wam, że ten odcinek jest z samego kopania, może znajdziemy coś ciekawego, a może się po prostu nic nie wydarzy kompletnie, może nawet diamentów nie znajdziemy, ale to już i tak prawdopodobnie to zostanie wrzucone, chyba że będzie tak fatalnym odcinkiem, ale coś czuję, że dopisze nam szczęście i po prostu wykopiemy trochę tych diamentów na tym odcinku, bo myślę, że też takie odcinki powinny być, bo to też jest część gry w Minecrafta, a nie po prostu Minecraft, mine, kopanie, tak? Kopanie, sama nazwa wskazuje. No, także tego. Myślę, że taki odcinek może polecić. Może faktycznie na live streamie kiedyś też pokopiemy, ale to później, bo jakoś tak na razie mi się nie chce streamować, jakoś tak wolę nagrywać. O, właśnie, tutaj możemy sobie enchanty też porobić. Enchanting table, w sensie do tych artefaktów. No i nagrywam odcinek po odcinku, bo tak w sumie postanowiłem, że jak mam czas, to w sumie ponagrywam tego dużo, żeby nie było znowu tygodnia przerwy, tak jak było po ostatnim zwiedzaniu dungeonu, między poprzednim odcinkiem, czyli właśnie z tych testowaniu tych artefaktów do między właśnie tym odcinkiem a poprzednim, czyli właśnie w jakimś tam dungeonie, już nie pamiętam jakim, chyba tam były te trzy bossy, ten taki długi odcinek, chyba właśnie ten zjawiskowym, więc postanowiłem, że coś ponagrywam właśnie w ten weekend, żeby coś było na cały tydzień, nie, żeby nie było po prostu tak znowu jakiś tydzień przerwy czy coś, żeby jakieś odcineczki były niekoniecznie jakieś super ultra ciekawe, ale takie też powinny być. Kacperus zginął od szkieleta. Pozdrawiam w ogóle ekipkę, która sobie teraz gra. No i co? Szukamy diamentów. Mam ten artefakt w poprzednim odcinku, co otrzymałem. Harvesting Diamond Trinket of Rehena. I nadal nie wiem, czy tam te artefakty poprzednie, ten jeden, ta różka, co dostałem, jest opłacalna. Żelaza nie będę kopał, bo to jest bez sensu. Bo jak ja mam fabrykę żelaza, to po co mam marnować czas na kopanie żelaza, tak? To jest bez sensu. Nie wiem, co to jest, ale to wykopię. Więc no, moim zdaniem to jest bez sensu, więc nie będziemy kopać żelaza. A tu jebza, to za żelazem było na przykład diamenty, nie? No dobra, więc w sumie tam jakby ktoś nie przypominał, jakby ktoś nie pamiętał, to na crafting właśnie takiego jednego artefaktu jest potrzebny Enchanting Table, aż 4 diamenty i 4 złota, otaczamy to, tak wiecie. Więc no trochę wymagający crafting, bo takie rzeczy piechotą nie chodzą. Elo, co to jest? Halo? Co to za rzecz? Ej, dziwne, widzicie to? O, dobra, tu jeszcze coś jest. Ej, halo? What the fuck? Ej, widzieliście to? O co chodzi? Gdzieś tutaj musiał albo ktoś stąd załatać? Albo w sumie tutaj gravel mógł spaść. No albo... Nie, no to było... No nie. Ej, dziwne, po prostu taki cobblestone. Albo ktoś musiał stąd załatać, co wątpię bardzo. Albo po prostu się koble zrespił, albo po prostu jakiś ID bloku został zamieniony z koblem? Nie, no to było dziwne. Dobra, mniejsza. Nie wiem, po co rozkminiać, po co rozkminiać? Nie pytaj się, Ferytus, kop dalej, po prostu nie wnikaj. Dobra, tak nie kopię zbytnio sensownie, bo w sumie trzeba było tak co dwie kratki kopać. Też takie tunele na bok, żeby się popatrzeć, czy coś nie przeoczyliśmy, bo tutaj możemy na coś trafić, a właśnie na przykład na te surowce, które są mi niepotrzebne. I tak mi się wydaje, że są niepotrzebne. Nie, halo, jakaś dziwna dark muzyka, nie lubię takiego czegoś. Boję się. Dobra. Dobra, kopmy jakoś tak równomiernie. Miejmy nadzieję, że coś znajdę, bo naprawdę będzie nudno. Będzie nudne, jak nie znajdę, bo chciałbym pozbierać na artefakty. I taka tutaj dodatek dla tych, którzy będą oglądać do końca. A to w sumie, ten. To w sumie wam nie mówię teraz, tylko po prostu ci co będą oglądać. Może nie na koniec, może nie na wow. Może nie pod koniec to zrobię, ale może później. Pewnie wiedzą już niektórzy, o co chodzi. Ale no cóż. Właśnie, zróbmy test, bo tam widziałem węgiel. Czy warto kopać węgiel tym? Znaczy na pewno nie warto, bo nie marnować sobie po prostu tego przedmiotu. Ale czy po prostu na przykład z takiej rudy jak węgiel wypada więcej niż jedno? I z jaką częstotliwością? Bo na przykład diament nie jestem do końca pewien, czy wypada dzięki temu więcej. Ale ten artefakt ma w nazwie Diamond, więc powinno w sumie. To by miało sens. Znaczy, no nie wiem, chyba tak. Tak mi się wydaje przynajmniej, że miałoby sens. Dobra, elo, wijamy. Tutaj lawa jest. Dobra. Tam coś ktoś pisze o modach. O nie, halo. Ale dziwne.
Ej, no co jest? No wypadł mi stąd. Ej, spieprzaj, co jest grane? Ej, patrzcie się, lolki love. Ej, uleczyło mnie to chyba. O, widzicie, leczyło dwa. Ciekawe. Dobra, nie kopmy tutaj w tym lawę. Być może to był błąd. Być może to się okazało, że była żyła złota. O, elo. Tutaj są te. Tutaj złoto też jest fajnie, bo... A złoto jak wykopię? Może złoto się opłaca? Nie, jeden. Tak, jeden. Mam jeden. O, patrzcie się, opłaciło się złoto kopać w tym. Może więcej złota będzie? Nie, chyba nie. Ale złoto się opłaciło. No to za kim... Dobra, wiemy, że tym będziemy złoto kopać. Dobra, wykopmy tam złoto. O, widzicie? Dwa wykopało. Fajnie. To mi się podoba, że chociaż złoto. Bo złoto... Poranej. Kurde, już jest 12. Czytam czat, nie? Więc w sumie złoto tym się opłaca kopać. Pozdrawiam wszystkich. Ja już temu chyba mówiłem tyle razy, ale dobra, mniejsza. Ale pozdrawiam po prostu, bo ekipka całkiem spoko. Kulturka jest. Przynajmniej mi się wydaje. Może nie czasami, może nie zawsze, ale... Może nie czasami, ale dobra. Co ja chciałem powiedzieć. Dobra, idziemy sobie dalej. Być może znajdziemy diament, być może. Może w tym odcinku nie będę miał farta, ale sprawdźmy. Ja coś czuję, że tu jest. Pam, 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 nie. Tu co jest? Jest jakiś surowiec randomowy? Nie wiem. A tu? Na jakim poziomie jesteśmy? 8? No nie wiem. Jestem co do tego przekonany. Może koło żelaza będzie? Nie. Zdecydowanie nie. Ale wiecie co? Ja będę kopał też redstone. Ponieważ może zenchantujemy na 30 level w tym odcinku jeszcze na przykład diamentowy kill-off. I to by było całkiem w porządku. Byśmy szybciej kopali. Nie zanudzałbym was tym tutaj męczeniem się tutaj. I być może jakaś fortunka by wpadła. Więc w sumie jakby wpadła fortunka, to bym nie marnował tego kill-offa tak bez kapy. I bym po prostu kopał zwykłymi żelaznymi znowu. Ale no lepsze i to niż nie mieć fortunki, nie? Ja bym wolał dostać fortunkę niż na przykład tylko efficiency ter, nie? Żeby móc nie tylko kopać i szukać szybciej. No nie wiem, co by się opłaciło bardziej, ale myślę, że ta fortunka. Dobra, widzę, że tutaj... Chyba będę wkopał wszystkie surowce, dlatego, bo koło surowców często znajduje się inne surowce, więc może koło jakiegoś surowcu akurat się pojawi diament, więc w sumie myślę, że warto kopać. A zawsze po przepaleniu te surowce to jest jakiś expik, więc w sumie... No, zawsze mogę sobie zrobić ekspiarkę, ale jeszcze nie przesłałem teraz, jak to nagrywam poprzedniego odcinka, bo po prostu nagrywam odcinek po odcinku. I jeszcze nie wiem, czego się opłaca według was, jaki spawner, jaką ekspiarkę z czego robić. Bo oczywiście ten spawner będziemy sobie craftować. Jak się nie zbaguje, to będzie dobrze. Więc będziemy sobie jakieś ekspiarkę robić, więc tutaj takie pytanie zasadnicze do was. Jaki się opłaca spawner robić, bo to jest dosyć ważne. Na czym ekspiarkę może tak? Pewnie się znacie lepiej, pewnie wiecie z czego więcej ekspa wypada, bo są pewnie jakieś takie moby. Oczywiście mówię o tych zwykłych z Minecrafta, więc tutaj no, ponawiam pytanie, jakby ktoś na mnie odpisał. To by było fajnie, jakby ktoś mi w końcu napisał. No, w sumie to tyle. I jedna sprawa, bo bagują mi się komentarze. Na niektórych komentarzy ludzi nie mogę odpowiedzieć, jak tam ktoś mi pisze propozycje i tak dalej. Nie wiem, jeszcze nagramy coś razem z tego serwera. Jakiś nowy gracz właśnie, bo witamy na serwerze. Specjalne powitanie mają nowi gracze. O, jeszcze ktoś też był nowy. Pozdrawiam, pozdrawiam. Więc taka sprawa, że na niektóre komentarze po prostu nie mogę odpowiedzieć. Nie wiem czemu. Jakiś błąd się pojawia. Więc wtedy odpowiedź swoją kopiuję, odświeżam stronę i znowu próbuję odpowiedzieć. Parę razy już tak nie mogłem, więc jeśli ignoruję wasze komentarze, to ja tak naprawdę nie ignoruję, tylko ich czytam. Ale jedna sprawa, bo ja nie mogę na nie odpowiedzieć, bo jest jakiś błąd i nie zawsze mogę po prostu odpowiedzieć, więc jeśli ktoś ma jakieś propozycje czy coś nagrania z serwera, to niech mi to pisze na prywatnej wiadomości, bo takie rzeczy w komentarzach to nie jest zbyt profesjonalnie się przez takie komentarze po prostu komunikować, to nie jest najlepszy środek komunikacji, to w sumie tyle na ten temat, więc no, tutaj bym prosił właśnie te osoby, które mi piszą, o tutaj możemy z tego różowego i z prochu, z żelaza zrobić właśnie stal, a to jest całkiem fajne, bo stal jest całkiem w porządku materiałem, w sumie powinienem robić ze stali rzeczy. Tak się teraz zastanawiam w sumie. Ze stali w sumie
No, powinien ze kilofy ze stali zrobić, bo ja trochę tego mam. Dobra, chyba się tepnę do home'a. Jeszcze sobie, o, tutaj na tym węglu powinienem zrobić 60. 60, chciałbym, czy jest. Dobra, kilofki się już marnują. Dobra, 30 jest. Tepnijmy się do home'a. Home, home, home. Go home. To, go home. I zrobimy sobie ze stali rzeczy. Przydałoby się jakieś miejsce w ekwipunku. Dobra, cobblestone tutaj oddałem. Ale naprawdę tutaj jest masakrycznie czasami z tymi miejscami w ekwipunku, ale dobra. Zróbmy sobie stal, zróbmy sobie stal. Nie pamiętam, jak się tą stal robiło. Chyba... chyba jakoś... Tin, silver. Chyba to tego nie dawałem. Chyba gdzieś to tu dałem. O, jest stal. Jak się robiło stal? Steel dust. A jak się steel dust robi? Aha, iron i manganese, czy coś takiego. Dobra, to dajmy tutaj manganese, którą mamy. Nie wiem, czy to dobrze czytam, ale whatever. Ale dużo możemy robić ze stali. O, ha. Nice. No i przepalmy w sumie po 8, bo po 8 jeden węgiel robi. A dobra, weźmy sobie ten stal, weźmy sobie patyki. Tutaj sprzątamy za ten czas w ekwipunku, jak się tam to przepala. wiem, są poklasyfikowane przez w sumie Maxa te, ale ja, że tak powiem, nie szanuję jego roboty. Kappa nie szanuje oczywiście, ale po prostu tutaj właśnie takimi manewrami nie szanuję. Pokazują teraz, że wsadzam byle co, byle gdzie, ale no dobra. Przepraszam, Max, kiedyś się to poprawi, dobra. Mamy taki kill off, zrobimy sobie jeszcze diamentowy, później potem stal tu wrócę. I zrobimy sobie diamentowy kill off i go zenchantujemy, bo to... To ma... No, bo to ma 4. Aha, to jest atak, no to ważne. W sumie atak jest. Ale to pokazuje lepszość, bo ten ma więcej ataku, więc w sumie. Dobra, pokaż mi towary swoje, kapa. Dobra, robimy sobie kill off diamentowy. Proszę fortunka, żeby była zaraz. Fortuna, go fortuna. Yes, fortune 3, no nice. I to... No i to jest fart odcinka, nie? Że nagrywam. No i kurczę, to jest fart. O, właśnie, tu jest ten surowiec w ogóle. Jak kopię ten? Aha, nie, z tym mogę, że to... Nie, to nie działa, bo to jest inny mod chyba. Może by tego też więcej wykopać, bo ta stal... Patrzcie się, jak to kopię. Nie, no to jest zajebiste, ta stal jest zajebista. Dziękuję, Skate, że mi to pokazałeś, bo to jest jednak... Czemu ja tego nie korzystałem od początku odcinka? To jest głupie. O, patrzcie, jakby się to kopało szybko. No, to było zajebiście. Czemu ja tego nie pomyśliłem, nie pomyślałem o tym na początku? No, ale dobra, już trudno. Polecam robić taką stal. Ten proch w ogóle się robi w tym. Nawet nie wiecie, co moja koszatniczka zrobiła. Bo one zwierzaki są. Znaczy zwierzaki. Koszatniczki są skocznymi zwierzakami. Że chomiki też, bo wbrew pozorom, że śpią i tak dalej, to ja puszczałem po pokoju. Nie wiem, czy wszyscy puszczałem po pokoju swoje zwierzaki. Mam nadzieję, że tak, bo to jest bardzo dobre. Zwierzaki się rozruszały, a nie siedziały cały czas w swojej klatce. No i one są bardzo skoczne, koszatniczki, chomiki też, bo chomik zresztą mój już niestety nie żyje, świętej pamięci. I generalnie on był tak zajebistym chomikiem, ponieważ potrafił między, jak jest kaloryfer, to między kaloryferem a ścianą potrafił się wspinać po tym, na górę wchodził, na parapet, potem na inne meble i kurczę mnie szpiegował z wysokości. To było tak zajebiste i śmieszne i po prostu zajebisty chomik. Zresztą wszystkie moje zwierzaki, jakie dotąd miałem, mam, są po prostu zajebiste i kochane. Po prostu wszystkie zwierzaki kocham bardzo. Nawet jak mnie czasami budzą w nocy, to po prostu takie będę miał i tak nikomu nigdy nie oddam, bo... Po prostu jest ta miłość, więź między człowiekiem a jego zwierzakiem. O nie, Michał padnie. O co chodzi? Czemu jestem taki ciemny? Czemu jest tak ciemno? Myślę, że zjawiskowy wbił, bo się coś pojawiło. Aha, bo ja wbiłem na... Ej, nie, nie. Błagam, nie. Halo. Ile się jeszcze wydaje? O, dobra. Dziwne, bo jak się zacząłem jarać, to ten. Dobra, mniejsza. No i po prostu zwierzaki są zajebiste. I teraz koszatniczka, wiecie, co zrobiła? Ona skoczyła na łóżko. Bo, no jak mówię, skoczny zwierzak. Skoczyła na łóżko, które jest wysoko, bo mam taki materac na nim. I weszła... Weszła na poduszkę i weszła w poszewkę, wiecie co chodzi? W poszewkę. Tak się to nazywa, tak mi się wydaje, że tak się to nazywa, poszewkę. I
po prostu wbiła do poduszki i się tam taka kluska po prostu ruszała w tym. Śmiesznie to wyglądało. Po prostu szukała ten, po prostu szukała, czy to tam z czegoś nie ma i tak dalej. Po prostu śmiesznie się w tym poruszała, ale już wyszła dawno i kurczę, już biega koło mnie, nie? To jest naprawdę szybkie zwierzę. Ma tyle energii, że elo. Dobra, widzę, że złoto. Złoto sobie też będziemy tym kopać. No bo widzicie, polecam. Nie no, artefakt jest fajny, artefakt jest fajny. Podoba mi się. Wiem, że mam fortunkę, ale fortunka nie działa na takie rudy, które trzeba przepalić. Przynajmniej w zwykłym Minecraftie, tak mi się przynajmniej wydaje. No, nie, no dobra, zawsze tak mówię, bo jestem niepewny na 100%, ale jestem na 90%. Żeby nie było, że potem jakiś błąd wprowadzam czy coś. Jakieś taką mam dziwną manię. Dobra, mniejsza. O, tutaj jest ta. Tego nie potrzebuję w sumie. Mam już tego tak dużo, że. Ale wykopię, bo czemu nie? Bo ktoś będzie chciał wytradzić. Widziałem, że ktoś chciał kupić koble na czacie. Może sobie zrobimy jakiś deal na końcu. Chce ktoś cobblestone, bo pisał ktoś chyba wcześniej. Bo ja chętnie oddam. Oni tam się bawią wszystkie w techniczne mody i to jest bardzo przydatny. Cobblestone jest bardzo tam przydatny do czegoś. Nie sam nie wiem, ja chcę stone. Ja mam kobły dół. No dobra. Elo. Zrobimy sobie deala, widzicie, jak tu są serdeczni ludzie. Ten serwer, zobaczycie zresztą. Już. Że ja po prostu oddawałem komuś cobblestone, bo my nie potrzebujemy zbytnio. Tak dużo mamy z Maxem. TPA Mr. Glomo. Nie no, w sumie to spawn. Na spawna niech się tepną. Ja pójdę jeszcze na home'a. Schowam niektóre rzeczy. Co? Nie. Cobble mam. Możesz se przepalić. Dobra, głupie rzeczy robię na odcinku, ale. Dobra, ale chcę wam pokazać, że. Jak macie za dużo kobla, to jest pełno ludzi, którzy chętnie wam od was go wezmą. Dobra. Spawn. Dobra, dam do skrzyni. W skrzyni dla ubogich, jakby co. Dobra. A tu jest unikor, a nie, to nie ten. O, czekajcie, w ogóle wykorzystamy czat. Halo! A nie, bo ja tutaj mam. Halo, halo, halo! Halo, halo! 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 Halo, halo, halo! Halo, halo, halo! Halo, o! Dobra. Myślę, że jakieś zapłaty za to nie da, ale masz. Halo, leży tam w skrzyni rzeczy. Cobblestone. Halo! Halo! Dobra, nieważne. Elo, ja Piotr. Elo. Elo, elo. Czemu nic nie mówię? Ja nie wiem, czy oni nie słyszą, czy co? Halo, bo przecież mi słychać, nie? Halo. Halo. No. No. Elo, elo. Kacperus. Elo, elo, elo. Dobra, ja idę już się pożegnać z wami, bo w sumie to taki przedłużany trochę odcinek. Nie znaleźliśmy chyba diaksów w ogóle, nie? Ale za to świetny kilo jak się trafił. Pokazałem wam stal i to jest po prostu coś fajnego na tym serwerze. Wystarczy zrobić właśnie tą. Kurde, jak się to nazywało teraz? Może się tepnę na szybko do. No, na home'a się tepnę. Na home'a się tepnę. I. W sumie. Pokażę wam, jak się to nazywa, bo w sumie nie pamiętam. Mówię o tym. Powinna być nazwa, jak kliknę na to. Crusher. Crusher. A Crusher się robi tak. Crusher. Robi się tak.
Trzeba mieć Copper, którego jest Florence Machine, w ogóle tutaj się tak robi. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Więc ta stal jest całkiem fajna do kopania, jeśli się nie ma jakichś levelów, ekspiarek i tak dalej, żeby robić jakieś efficiency i tak dalej, to jest idealne. A to tyle w sumie chciałbym wam powiedzieć. Myślę, że no fajnie, dzisiaj poszczęściło się trochę, szczególnie z tym enchantem, jestem zadowolony, więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Proponujcie mi, co mamy robić w jakichś kolejnych odcinkach, co chcielibyście zobaczyć z tego serwera, bo w sumie my tak do końca nie wiem z Maxem, ja też nie wiem w sumie, co byście chcieli zobaczyć, więc napiszcie, co chcecie widzieć, bo ja nie wiem, czy wszystko opłaca się nagrywać, więc żeby coś było ciekawe o tym znajdziecie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka, nie zapomnijcie o kciuku w górę, komentarze, subskrypcji, cześć wam, na razie, pa pa!